Hej, hej, moi drodzy, w ten uroczy wiosenny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Co prawda dzisiaj mamy Dzień Matki, ale że o książkach dla mam już wam opowiadałam, inspirowałam i sugerowałam, to dzisiaj mam dla was coś zgoła innego. Powieść historyczną, romans z wojennym dramatem w tle, który recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Znak Litera Nowa, do którego link znajdziecie poniżej. Zapraszam was na Czas Burzy, czyli kontynuację Czasu Tęsknoty Adriana Grzegorzewskiego. Rok 1943, wojna trwa. To jest kontynuacja losów trójki bohaterów znanych z Czasu Tęsknoty, czyli Janka, Swietłany i Marty. Zdesperowana Marta powraca w rodzinne strony, do wsi Bedryczany na wschodzie Polski, by odnaleźć dom zajęty przez obcych i wymordowanych przez UPA sąsiadów. Tymczasowe schronienie znajduje u dawnego przyjaciela rodziny Witalija i to razem z nim ruszy w poszukiwaniu polskich wojsk, po drodze napotykając ogrom ludzkiej tragedii. Natomiast Janek i Swieta wciąż nie mogą być razem, dlatego że miłość Ukrainki i Polaka nie widzi się nikomu. Dlatego działają osobno, oboje w szeregach polskiej partyzantki, ale już niedługo ich los połączy wspólna tragedia. Jak połączą się losy dwojga z rozpaczonych kochanków? Czas Burzy to historyczny romans albo opowieść wojenna z miłosną historią w tle, jak kto woli. Ale nie udawajmy, bo to właśnie historia, to II wojna światowa jest w tej opowieści najważniejsza. Oczywiście Adrian Grzegorzewski stawia tutaj na emocje, na dramatyczne wybory, na rozdarcie i na tragizm bohaterów, ale to historia sprawia, że Czas Burzy robi tak ogromne wrażenie. Mamy tu Wołyń, mamy tu polowanie na SS-manów, mamy tutaj Armię Krajową i działania partyzanckie. Mamy zawirowania etniczne na wschodzie, mamy dramaty ludzkie w takiej skali, że aż serce staje z przerażenia. To mogło przytrafić się komuś naprawdę i pewnie przydarzyło się nie raz i pamiętajmy o tym podczas lektury. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę lubię porządne, epickie opowieści nawiązujące do prawdziwej historii. Lubię obserwować to, jak rzeczywistość potrafi wymykać się fikcji, dlatego że podobne wydarzenia mogły przytrafić się naprawdę. Czas Burzy wciąga, jak to bywa przy opowieściach wojennych, i jednocześnie onieśmiela czytelnika ogromem ludzkiej tragedii, ale też sprawia sporo frajdy, bo to przecież jest romans. Powiem wam, że nie znając tomu pierwszego, czyli Czasu Tęsknoty, trudno było mi zrozumieć tę skomplikowaną dynamikę między bohaterami, dlatego że tam naprawdę sporo wody przepłynęło, dlatego polecam wam zacząć właśnie od pierwszego tomu. Całość wciąga, wzrusza i przypomina o tym, co jest najważniejsze wtedy, kiedy cały świat wali się wokół nas. I to jest miłość oczywiście. Kochani, Czas Tęsknoty i Czas Burzy Adriana Grzegorzewskiego czekają na was i to jest lektura idealna dla wszystkich miłośników pięknych, historycznych opowieści o miłości. I to wszystko na dziś. Za powieść raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Znak Litera Nowa, ale wy, kochani, pamiętajcie koniecznie, żeby zajrzeć jeszcze dzisiaj też na bloga Wielkiego Buka. Pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!